Witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu specjalnym MedExpressu w Tygodniu Pacjentów rozmawiamy o konieczności wprowadzenia takiego przedmiotu, jakim jest wiedza o zdrowiu do szkół podstawowych. O wprowadzenie tego przedmiotu wnioskował nasz dzisiejszy specjalny wydawca, czyli Rzecznik Praw Pacjenta, minister Bartłomiej Chmielowiec, a także Państwa i mój dzisiejszy gość. Przedstawiam panią profesor Iwonę Kowalską-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medi. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Kiedy pani profesor po raz pierwszy zrozumiała, że trzeba wprowadzić coś takiego do szkół jak przedmiot wiedza o zdrowiu? Czy stały za tym jakieś zatrważające statystyki, które alarmowały, że wiedza naszego społeczeństwa o zdrowiu jest znikoma? Zrozumiałam taką potrzebę właściwie na początku mojej kariery związanej ze zdrowiem publicznym. To był mniej więcej 2000 rok, początek tego wieku. Wydawało mi się, że jedną z bardzo ważnych rzeczy, o którą powinniśmy walczyć w ramach zmian w zakresie właśnie zdrowia populacyjnego, zdrowia publicznego, jest dotarcie z informacją na temat promocji zdrowia, edukacji, właściwego odżywiania, kreowania takich właściwych nawyków w tym zakresie, ale też zdrowego środowiska i działania systemu ochrony zdrowia do dzieci i młodzieży. Natomiast zrozumiałam to zupełnie już tak dogłębnie, jak zostałam mamą. To był 2011 rok i wtedy zaczęłam zwracać uwagę na to, jak moja córka pojmuje rzeczywistość, jak kształtują się jej nawyki żywieniowe, zdrowotne, i zaczęłam zauważać deficyty, które widoczne są w przedszkolach, szkołach podstawowych. Natomiast oczywiście zatrważające statystyki także dodatkowo zwracają uwagę na potrzebę wprowadzenia takiego przedmiotu. Taka statystyka, która przyszła mi teraz do głowy, to jest to, że mamy bardzo duży procent, ponad 80 dzieci w wieku 6 lat z próchnicą zębów. Zatem tu nie tylko działalność profilaktyczna w szkołach, wizyty dentystyczne, ale też świadomość i dzieci, i rodziców, w jaki sposób należy dbać o higienę jamy ustnej, o profilaktykę, promocję w tym zakresie. Oprócz tego problemy otyłości, tutaj też statystyki, które dotyczą właśnie dzieci i młodzieży, które są zatrważające. Inne kwestie to kwestie aktywności fizycznej, właściwej postawy. Tutaj też statystyki są bardzo złe, jeśli chodzi o Polskę i porównanie Polski z innymi krajami, nie tylko Unii Europejskiej, ale na świecie, dlatego że gdybym miała nawiązać do tego problemu z próchnicą zębów, to u nas te statystyki są gorsze niż w krajach afrykańskich. Także tu słabo wypadamy nie tylko na tle Unii Europejskiej, Europy, ale także całego świata. A zatem zrozumiałam to bardzo wcześniej, natomiast to, co mnie spotkało później w życiu prywatnym, zawodowym, tylko dogłębniej pokazywało absolutną potrzebę działań na rzecz wdrożenia takiego nauczania w szkołach, w przedszkolach, szkołach podstawowych i następnie szkołach średnich. Trudno w kontekście edukacji zdrowotnej nie wspomnieć o pandemii. Czy pandemia obnażyła nasz poziom wiedzy o zdrowiu? No oczywiście obnażyła, ale są pewne pozytywne aspekty tej pandemii. My właściwie zaczęliśmy sobie uświadamiać, jak mało o zdrowiu wiemy. I to, co ja zauważam, co jest pewnym pozytywem wynikającym z tej pandemii, to to, że ludzie zaczęli bardziej interesować się zdrowiem populacyjnym, promocją zdrowia. Wcześniej na hasło, z czym kojarzy się promocja zdrowia czy zdrowie publiczne, odpowiadano bardzo różnie. Pamiętam badanie OBOP-u sprzed, nie pamiętam, 6-7 lat, w którym pytano respondentów, co to jest promocja zdrowia. Proszę sobie wyobrazić, że większość ludzi odpowiadało, że jest to obniżka cen na produkty zdrowotne. Dzisiaj myślę, że większość ludzi wie, że zdrowie publiczne kojarzy się z higieną, z promocją, z nawet dystansem społecznym w sytuacji, kiedy właśnie obawiamy się pewnych zachorowań. Tutaj zrobiliśmy ogromny krok w kierunku rozumienia
tematyki zdrowia populacyjnego. To jest brak tej wiedzy na temat tego, co to jest zdrowie populacyjne, promocja zdrowia, jak ważne jest to w naszym życiu codziennym. Ta pandemia absolutnie odsłoniła niezwykle szeroko. Oprócz tego oczywiście problemy zdrowia psychicznego wynikające z zamknięcia, dystansu, braku tej możliwości socjalizacji społecznej, to szczególnie jest widoczne wśród dzieci i młodzieży, a zatem powiązanie tych aspektów zdrowia psychicznego ze zdrowiem populacyjnym to też jest coś, co jest pewną pozytywną stroną. No oczywiście kwestia aktywności fizycznej, otyłości związanej właśnie z przebywaniem w zamknięciu i koniecznością jakby walki z tymi wszystkimi słabościami i deficytami, które obnażyła pandemia. Z tego co wiemy, w klasach 1-4 szkoły podstawowej mają pojawić się, choć nie wiemy kiedy, takie zajęcia dotyczące właśnie wiedzy o zdrowiu, ale prowadzone podczas innych lekcji, na przykład godzin wychowawczych. Dlaczego wiedza o zdrowiu powinna być oddzielnym przedmiotem i kto powinien uczyć wiedzy o zdrowiu? Wydaje mi się, że to musi być samodzielny przedmiot, dlatego że w ramach godziny wychowawczej wiedzą o zdrowiu zajmowałby się wychowawca, który jest matematykiem, fizykiem, historykiem i kwestie dotyczące zdrowia to nie jest coś, co można przyswoić sobie na podstawie lektury i przygotować się jakiegoś rodzaju krótką dyskusję z młodzieżą. To jest wiedza, którą trzeba przyswoić w ramach studiów, czy to z zakresu zdrowia publicznego, czy to z zakresu pedagogiki poszerzonej aspekty zdrowia publicznego. A zatem uważam, że profesjonalista, który wchodzi do szkół na nauczanie takiego przedmiotu, to powinien być ktoś, kto jest głęboko zaznajomiony z różnymi aspektami zdrowia populacyjnego i to może być absolwent takiego kierunku jak zdrowie publiczne, oczywiście po pewnym przeszkoleniu pedagogicznym, bo to jest niezbędne, albo odwrotnie, to może być absolwent studiów pedagogicznych, który uzyskał odpowiednie przeszkolenie z zakresu zdrowia publicznego. Tylko tak przygotowana do zajęć nauka o zdrowiu, nauki o zdrowiu w szkołach profesjonalista jest w stanie poprowadzić te zajęcia profesjonalnie, ciekawie, akcentując te najważniejsze dla dzieci i młodzieży aspekty, które de facto wpłyną na nabycie pewnych nawyków, takich związanych ze zdrowiem własnym i zdrowiem rodziny. Tu chodzi również o to, aby dzieci mogły oddziaływać na dorosłych, na których już poprzez szkołę trudno oddziaływać. Ale dzieci to jest, myślę, że absolutnie taka grupa, która potrafi przekonać swoich rodziców, dziadków do prawidłowego zachowania. To musi być dostarczone, wiedza o zdrowiu musi być dostarczona w sposób profesjonalny. Tutaj wchodzimy też w kwestię nie tylko wspominanej przeze mnie promocji, profilaktyki chorób, żywienia, środowiska, ale też działania systemu zdrowotnego. Oczywiście należy to podać w sposób prosty, przystępny, tak aby dzieci absolutnie rozumiały tę tematykę, ale to można zrobić. Pewne podstawowe informacje na temat tego, gdzie się leczyć, jakie mamy prawa, powinny być dostarczane od najmłodszych lat. Właśnie wspomina pani profesor o dzieciach, a wiem, że z naszej wcześniejszej rozmowy, że pani profesor w ogóle prowadzi zajęcia dla dzieci. I proszę powiedzieć, czy w takim razie wiedza dzieci o zdrowiu jest większa niż u dorosłych? Wiedza dzieci o zdrowiu jest inna niż u dorosłych. Dzieci się bardzo interesują swoim zdrowiem, nie tylko w kontekście pomiarów ciała i aktywności fizycznej, ale również tego, czy mają swoje prawa i jak te prawa mogą wykorzystywać. Co się dzieje z ich prawami, kiedy one są naruszane. Dzieci mają bardzo twardy umysł, bardzo chłoną taką informację. My wiemy, że na różnych uniwersytetach, również na Uniwersytecie Jagiellońskim jest uniwersytet dla dzieci, gdzie próbujemy przemycać takie właśnie tematy, jak czy dzieci mają swoje prawa w ochronie zdrowia, ale również tego rodzaju prelekcje
są wygłaszane w różnych szkołach podstawowych, które nawiązują z nami współpracę i muszę powiedzieć, że zwykle są to niezwykłe interaktywne zajęcia. Dzieci mają tysiące pytań. Przygotowanie do takich zajęć jest czasami trudniejsze niż przygotowanie do zajęć z dorosłymi. Dzieci mają swój sposób pojmowania rzeczywistości. To wszystko oczywiście musi być dostarczane w formie graficznej, zwizualizowanej, ale takiej, która pobudza kreatywność i właśnie takie pytania dotyczące ich praw. Czy prowadzicie Państwo jakieś działania w kierunku wprowadzenia właśnie wiedzy o zdrowiu do szkół? Czy jakieś rozwiązania systemowe szczególnie są Państwu bliskie, które propagujecie albo za którymi stoicie? To znaczy my na własnym podwórku prowadzimy takie rozwiązania. Podjęliśmy już półtora roku temu rozmowy ze Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, chcąc zapewnić dla naszych studentów, zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich w zakresie zdrowia publicznego, właśnie możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia kompetencji pedagogicznych. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się podpisać umowę ze Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jesteśmy bowiem pierwszym kierunkiem z Collegium Medicum, który wystąpił o nawiązanie takiej współpracy. Normą jest, że studium pedagogiczne UJ-u współpracuje z innymi kierunkami, ale UJ-owskimi, to jest ten stary UJ, natomiast bylibyśmy pierwszym kierunkiem z Collegium Medicum UJ-u, który mógłby nawiązać porozumienie z studium pedagogicznym, stwarzając dla naszych studentów taką specyficzną ścieżkę właśnie pedagogiczną, po której uzyskiwaliby uprawnienia do tego, aby nauczać takiego przedmiotu jak wiedza o zdrowiu w szkołach, zarówno podstawowych, jak i średnich, a zatem oczywiście na początku podstawowych. To myślę jest taki dobry kierunek zmian dla właśnie kierunków związanych ze zdrowiem publicznym. Wiem, że na uniwersytetach pedagogicznych również te kwestie związane z promocją zdrowia są wyeksponowane tak, aby absolwenci kierunków pedagogicznych również mogli uzyskać uprawnienia do nauczania wiedzy o zdrowiu w szkołach. To jest pożądany kierunek wprowadzania profesjonalistów do szkół w zakresie nauczania tego przedmiotu. Mówi się, że na naukę nigdy nie jest za późno, a na naukę o zdrowiu chyba najwyższy czas. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Państwa i moim gościem była profesor Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, a to było spotkanie w ramach cyklu Tygodnia Pacjentów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia Państwu.